Cześć, witajcie w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj to jest taka nowa seria, czyli poradniki. Co zrobić, gdy królik obgryza wam klatkę? Nie wiem, na przykład jak na przykład tutaj samicy, nie wiem, ta samica może obgryźć, nie wiem, paśnik lekko obgryzła tutaj. No nie wiem, obgryza królik, tak? A więc tak. Pokażę wam właśnie. No, najprostszy sposób to jest taki, aby im podać drzewo. Ja podaję akurat z wierzby. Można podać tak, można podać w gałęziach, w ogóle obojętnie, gałązki jakieś. Można im podać, tutaj im się nic nie stanie. Więc tak, wezmę sobie takie dwie. I mamy tutaj pierwszą klateczkę. Wejdź, symiczko. No i sobie dajemy taką. O. I wtedy sobie właśnie królik taki. O, tutaj już widzicie. Już widzicie, tutaj sobie już samica je. Już tam sobie gryzie. Przejdźmy dalej. Nie wiem, ciężko coś mi się zabiega ta klatka. Zaraz kurczę. Naprawdę, coś mi się tak zacina. A tutaj pewnie. No zobaczcie sobie jak je. O, następna klatka. Samica czarna. Czekam u niej na wykot. Zobaczymy czy się wykoci. Jeżeli się wykoci to fajnie, jeżeli nie no to nie. Bo to się zakoci jeszcze raz ponownie. I samica, jak nie pokazałem wam, ty też już je. Trochę się boi kamery i w ogóle. O, jak widzicie, jest sobie. I jeżeli będzie słychać wiatr, no to sorry. Ponieważ no nie mam na to wpływu żadnego i w ogóle. Teraz mamy taką większą, widzicie. Taki większy kawałek. Ale to już wiem komu dać. Tej samiczce. Ponieważ ta samiczka, o właśnie, ta samiczka też ma spodziewany wykot. Zobaczymy czy się wykoci. No i ta samiczka to sobie obie tak wokoło przez jedną noc. Ciszej. Sorry za psa. Dobra. Następne. Ciszej. Fanta. Dobra. Sorry właśnie za psa, bo tutaj mi szczeka. Nie wiem czemu, dobra. To tej samiczce damy to. O, proszę cię, samiczka. I ona też to je. Dobra. Idziemy do następnej klateczki. Dobra. A, to właśnie tu mam taki, widzicie, mały. O, tak może. Taki mały. Mały patyczek. Tej samiczce małej, bo akurat ona tam obgryźć, tam też tam nie obgryzie, ale też będzie obgryzała. No i ta mała samiczka barana niebieskiego też mi się fajnie chowa, więc tutaj nie mam z nią żadnych problemów. Dobra, jeszcze zostały mi dwa takie. O, dobra, i damy to. Te samiczka została tutaj. O, ta samiczka nie dostała. Ta samiczka ma przewidywany wykot na marca. O, proszę bardzo, samiczka. Jest sobie. A tutaj po prostu będzie jadła. Tam z tyłu nie wiadomo czy to będzie widać, ale wątpię. Tam z tyłu ona ma jak coś takie, niby tam ma dużo tej słomy, nie? I tam ma właśnie tą słomę. I tutaj baranek, samczyk. Proszę bardzo. On też tam sobie obgryzie tam. Ile zdołają obgryźć, tyle zdołają do jutra. Ja jutro im zabieram po prostu te kolby. Bo po co je trzymać jeszcze tak długo. No. I tutaj zobaczcie samiczka ile obgryzła już. Widzicie. Tutaj obgryzła. Cały tutaj ten paseczek. Tam też samiczka ma właśnie tak usypany. Nie wiem czy zobaczycie. Ale
Tam, czekaj, odejdź samiszko. Tam, o właśnie. Tak uszypano ma ze słomy. Tam małe to jest, no ale zobaczymy, może sami to się wykoci. No. I tu już rozdaliśmy, już tutaj nic nie ma. Dobra. Tam samiczko też, samiczka sobie też obgryzła tam, o. Dobra, i to by było na tyle. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, co tam chcecie wiedzieć, może jakieś, czego wy nie wiecie, na przykład poradnik mogę zrobić, albo odpiszę wam w komentarzu, nie wiem, jakbyście komentarz, na pewno wam przypnę serduszko. Trzymajcie się.